samolot lecący z Liberty City właśnie będzie lądował na lotnisku w Los Santos. Na pokładzie są 142 osoby. Niestety drugi pilot nie mógł lecieć, więc pierwszy pilot zażądał tego, aby w jego miejsce była stewardessa, która ma szkolenie za sobą. Jest to niezgodne z przepisami linii, ale dla pilota bardzo zależało na czasie. Wieża kontrolna w Liberty City zezwoliła na taki start. Tydzień temu samolot uczestniczył w małym incydencie, dlatego przednia część jest osmolona. Służby ratunkowe szybko przybyły na miejsce. Okazało się, że nikt nie przeżył. Do śledztwa został przydzielony jeden z najlepszych śledczych kraju, Jan Karmazyn.